Zrobiłam to. Zarejestrowałam działalność pod nazwą Dobre Podaj Dalej. Będę przygotowywać zdrowe, całodniowe posiłki dla zarobionych, w sensie zapracowanych. A ponieważ szanuję środowisko i nie chcę mnożyć plastikowych opakowań, będę wysyłać je w pojemnikach wielorazowego użytku. Ale skąd je wytrzasnąć? Gdybym tak miała zaczarowany ołówek, życie byłoby dużo prostsze. O nie, jak się kapisz, jak to tacy. Halo, mamo! No, słucham. Jestem w pracy, nie mogę rozmawiać. A czemu mówisz szczerze? No bo jestem w pracy i nie mogę rozmawiać. Dlaczego odebrałam? Pomyślałam, że to coś pilnego. Ja ci chciałam tylko powiedzieć, jak się kisi ogórki. Matko, a dlaczego akurat teraz to coś pilnego? Ogórki są bardzo zdrowe. Bardzo dziękuję za tą świetną informację. A ty nie możesz w innym momencie o tym powiedzieć? Proszę bardzo, to zadzwoni latem. Będziesz miała czas? Mamuś, ty mi tu focha nie strzelaj, dobra? Ja zadzwonię. Zadzwonię później, no nie wiem, w sobotę najpóźniej, dobrze? Dobrze, dobrze, całuję cię, pa, pa, całuję. Dobra, musicie mi pomóc. Po pierwsze, musimy wybrać pudełko, na którym przykleję swoją nazwę, a po drugie takie, które można wysterylizować. Ale muszą być też tanie, no. Moje dzieciaki gubią lunchboxy raz w tygodniu, a ja tam nie sterylizuję, do zmywarek wkładam. Aha, czyli otręby odpadają i bambus też, to co, wchodzimy w celulozę? No ale też, żeby wiesz, żebyś nie upychała tego tutaj do środka, bo samego pióra sprzedawać nie będziesz. Dobra, słuchajcie, wszystko fajnie, ale bardzo ważne też jest to, żeby te wszystkie rzeczy były super ładne, bo ludzie muszą chcieć to nosić ze sobą wszędzie, pokazywać, jakie to jest ekstra. Dobra, ja mam taki pomysł, może to jest trochę wariactwo. Współczesna wersja menażki. Zamiast tych drucików zrobimy fajne, kolorowe gumki i zamiast pakować to w takie coś, zapakujemy w stylowe torby. Ekstra. Jak zaczarowany ołówek. Ej, dzieciaki, intelektualiści moi, chodźcie, chodźcie. Trzeba zjeść, bo w domu nic nie ma, a ciotka zrobiła jakieś ciasto. Zapraszam. Czyli jakieś dobre ciasto. Aha. Mhm. Jemy, jemy. Dzięki. Najadamy się. A ja też chcę. No, już jeszcze. Ja też chcę. Dobra. Domy! Ojej, późno jest, dzieciaki, nie, my zbieramy, chodźcie. No już? Co, uciekacie? Tak. Zbieramy się, zbieramy. Już? No pa, pa, pa. Ale jakby co, to ja ciebie też odwiozę. Hmm? Co, mnie już? Mhm. Mam jechać? Nie, no odwiozę cię. Specjalnie będziesz jechać, żeby mnie odwieźć? Nie szkoda ci jest słońca do wytworzenia prądu dla twoich słonecznych baterii? Kochana, słońce to się bardzo cieszy, że może ładować moje baterie. Poza tym przy okazji mam gdzie pojechać. Dziewczyny, wielkie dzięki, dziękujemy, co złego to pewnie my, ale i tak nas kochać. Pa, my kochamy, no co mamy nie kochać, pa! Do następnego! Facet? Czy ja wyglądam na gotową na randkę? Wiesz co, gdybyś założyła sam płaszczyk, albo na przykład tylko te swoje nauszniki i wzięła kawałek tego ciasta, które dzisiaj upiekłaś, to powiem ci, że sytuacja jest do wyratowania. Dziękuję, nie musisz mi słodzić, bo cukier szkodzi. Poza tym mam gdzie pojechać. Ej, ja żartowałam. I bez ciasta jesteś wystarczająca. No weź, poczekaj. Całkiem masz niezłe to swoje biuro. Znaczy, ja nawet całkiem nieźle to wymyśliłam. No bo patrz, masz całe miasto z lotu ptaka. Temperaturkę dogodną możesz sobie ustawić. To jesteśmy tutaj my. Tutaj jeszcze kawałeczek i ja sobie tutaj wyskoczę. Chociaż powiem ci, że naprawdę bardzo mnie interesuje, do kogo ty jedziesz. A ja bardzo chętnie cię wyrzucę, no. No wiadomo, ale ja się i tak dowiem. Dowiem się. Do kogo ty jedziesz? Ściskam, kocham, pa, całuję. Pa! Machina ruszyła. Zaczęłam spełniać swoje marzenia. Na razie jadę płynnie, może ciut za szybko, ale czuję się bezpiecznie. Mam duże wsparcie. Siostrę, przyjaciółkę, nawet wygodne biuro. Jest dobrze. Same zielone światła. Chyba pora wcisnąć prąd do dechy. Ale power.